Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku będę mieć dla Was niespodziankę, ponieważ każdego widza, który zaczepi mnie na ulicy czy w galerii, będę dawała mu okazję, a raczej los. Będzie mógł wygrać los na loterii. Głównym losem na loterii będzie wizyta w domu ekipy, ale będą też różne inne. O, tak jak na przykład tutaj. Widzowie się dodzwaniają do domu ekipy, ale niestety nikogo tutaj nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy tutaj osoby, które przyjeżdżają pod nasz dom. Nie robimy sobie zdjęć pod domem, to już jest taka żelazna zasada. A dzisiaj jedna z osób, które spotkam w trakcie nagrywania odcinka, będzie miała taką okazję. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, ponieważ już jest nas coraz więcej! Prawie 1 400 000. To jest mega dużo. Co robisz? Nie, chciałem podglądnąć, ale klucz w drzwiach. Nagrywam odcinek. No, wiesz, jak się cieszę z tego odcinka? Serio, sporadzko. Mam cię mnóstwo energii. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo jest nas coraz więcej. I będzie, mam nadzieję, jeszcze więcej. Ja się mega cieszę z tego odcinka, ponieważ bardzo lubię odcinki z Wami. Jeden z ostatnich filmów, w którym Wy mieliście też okazję coś wygrać u mnie, to był odcinek, w którym musieliście mnie rozpoznać, więc mieliście to duże utrudnienie. A teraz jest łatwiej, ponieważ wystarczy do mnie podejść, przywitać się i od razu będę Wam udostępniła pudełko z losami. Jesteśmy już w galerii i już w tym momencie rozpoczynam swój challenge. Szybko poszło, tak szczerze Wam powiem. Cześć! No, jasne, spoczywam. Jesteś dzisiaj pierwszą osobą. Wyrażasz zgodę na udział w filmie? Tak. Superancko, bo mam dzisiaj taki challenge. Szkoda, że tutaj na parkingu już, ale nagrywam dzisiaj taki film, w którym losuję razem z widzem jedną czynność, którą będziesz mogła wykonać. Na przykład zrobienie sobie ze mną zdjęcia albo wizyta w domu ekipy. No, więc warto i możesz wylosować co tylko chcesz, co będzie w losach. Także uwaga, uwaga, nie podglądaj, tylko losuj. Jeden los. Okej. Uwaga, uwaga, co tam masz? Nie! Wygrałaś wizytę w domu ekipy! Serio, jako pierwsza! Wygrałaś wizytę w domu ekipy. Wizyta w domu ekipy. Także my dokończymy jeszcze sobie tutaj odcinek, zrobimy kilka rzeczy. Ile możesz tutaj jeszcze poczekać, żebym się mogła zabrać do domu ekipy? Znaczy ja dopiero tutaj przyjechałam, więc będę mogła jeszcze. Będziemy tutaj chyba do 20? No tak. Dobra, to ja cię złapię tak za godzinkę, myślę. Za godzinkę, dwie godzinki i cię zabiorę do domu ekipy, dobra? Daj mi swój numer telefonu, okej? Okay? I się tutaj zaraz spotkamy przy autku. Super, bardzo proszę. Dziękuję. Jak masz na imię? Martyna. Dobra, Martyna, bardzo miło i widzimy się za dwie godzinki, okej? Okay? My z Martyną widzimy się za dwie godzinki, ponieważ zakończymy sobie kilka challenge jeszcze sobie w galerii. Zasada jest prosta. Nie możemy losować dwóch losów w tym samym miejscu. Czyli na przykład jeżeli jesteśmy na parkingu, to tutaj druga osoba na parkingu już nie może wylosować tego challenge'u. Ale się cieszyła ta dziewczynka. No. Fajnie, fajnie, bo to jest takie super. I jak gdybym miała taką szansę wbić do domu ekipy i oglądałabym ich cały czas, to jest takie wow. Zazwyczaj jest tak, że jak chodzę i chcę spotkać widzów, to ich nie spotykam. Więc tak dobrze, że ta dziewczynka mnie już złapała. No jasne, a chcesz się pogadać na filmie? Mogę być. Możesz być? Dobra. To dzisiaj mamy takie challenge ogólnie. Dzisiaj jest taki film, w którym możesz wylosować jeden los, w którym możesz wykonać ze mną dowolną aktywność, którą wylosujesz. Okay. I przed chwilą dziewczyna wylosowała wizytę w domu ekipy. No i są jeszcze różne, to zdjęcie ze mną, jakiś obiad i tak dalej, i tak dalej. Chcesz brać udział? Mogę być. Dobra, to uwaga, uwaga. Nie podglądaj i wylosuj jeden los. Co masz, co masz, co masz? Wspólne zakupy. Więc zabieram cię do dowolnej sieciówki i mogę ci kupić jedną rzecz, którą chcesz. O, wow! Super, co? Daj mi. I ja już chowam ten los, bo już nie może nikt tego wylosować. A my lecimy na zakupy. Nie ograniczaj się, możesz wybrać co tylko chcesz. Mam dużo luźnych spodni. Wolałam sobie kupić też takie bardziej, no, skinny. Dopasowane? Okej. Okay. No ja mam na przykład rurki z perszki i uważam, że są super. Albo na przykład takie mam jeansy. To co, spodnie? Tak, mogą być. Dobra, to lecimy na spodnie. Te są spoko. Te są spoko? Mhm. No, te są fajne. Te? Mhm. Mi się też podobają. Są git. A w ogóle są z takimi, Patryk tak nosi, to się nazywa pinrole. I on wszystkie swoje spodnie podbija. Na przykład on ma, idzie, przychodzi do nas w dresach i podbija dresy. Wszystko podbija. A ty jesteś zwolenniczką podbijania, czy nie? No, różnie. Też różnie. Zależy też, jakie spodnie, co nie? No, to też prawda. A może wybierzemy ci właśnie taką stylizację, żeś miała jeansy, jakąś koszulkę do tego? Może być. Tak? Tylko powiedz mi, co ci się podoba, bo wiesz, ja bym mogła się wystylizować, tylko nie wiem, czy ci się będzie to podobało. Okej. Okay. Dobra, to co, te jeansy? Te jeansy, tak. Dobra, masz różowe buty, więc może weźmy ci też różową górę, żeby ci pasowało do butów. No okej. Okay. To też mega podoba. Ostatnio ją widziałam właśnie, jak byłam z Monią, też jest fajna.
Ale jak jeszcze z końmi, ja uwielbiam konie. Jeszcze konno ogólnie. Czyli tak? No, też mi się mega podoba ta bluza, tak szczerze. I nawet ją przymierzałam ostatnio i też mi się super podobała. Ty będziesz miała pewnie S, co? No, oseczkę? S albo XS. Właśnie nie ma XS. Też użyłam tą S-kę. Fajne jest. Wybiorę dwie. Też ją ubiorę i będziemy takie same. To chodź, idziemy cię przebrać. Co, podoba ci się? Jest mega. Mi się podoba, serio, się fajnie. Podoba. I w ogóle te dżinsy, że są takie podbijane do tych butów, fajnie. Wiktoria wybrała sobie sama dżinsy i powiedziała, że takie się jej podobają. Do tych dżinsów dobrałyśmy już bluzę, żeby pasowała jej do butów. Podoba mi się coraz bardziej ten odcinek. I co, gotowa? Tak. Dobra, no to lecimy do kasy. Ja też stwierdziłam, że biorę sobie tą bluzę. A jak, ile masz lat? Ja mam 14. 14? To jest, wyglądasz na starszą. A który odcinek na moim kanale ci się najbardziej podoba? Wszystkie są super. Dobra, dobra, nieprawda. Elegancko. To dla ciebie. O, dzięki. Dzięki bardzo, że zrobiłaś ze mną zakupy i mam nadzieję, że do zobaczenia. Przed klasek. Dzięki, pa. Ja dodatkowo też zrobiłam sobie zakupy, kupiłam sobie taką samą bluzę jak moje obserwatorce, więc dodatkowo się cieszę, bo chciałam już ją kupić wcześniej, ale jakoś nie było. Jakoś nie wiem, dlaczego miałeś wcześniej mam je, bo ja nie kupiłam. Tak inaczej, nie? Nie wiem, nie wiem. No. Cześć. Cześć. Nie podeszli do mnie. Cześć. No jasne, a wracasz zgodę na nagrywanie? Tak, okej. Mam dzisiaj taki odcinek, że robię dla moich widzów niespodzianki. Kto chce, może wylosować z tego pudełka jedną aktywność, którą ja muszę z nim zrobić. Na przykład już jedna dziewczyna wylosowała wizytę w domu ekipy, jedna wspólne zakupy i w ogóle. I zostały tam jeszcze kilka takich zajęć, więc jeżeli chcesz wylosować, to śmiało. To mogę? Dobra. Uwaga, uwaga. Czekaj, bo dwa. Musisz jeden odłożyć. Okej. Zamykamy i co wylosowałaś? Wspólne zdjęcie. Wspólne zdjęcie, okej. Miałam nadzieję, że wspólny posiłek, bo już jestem taka głodna, że nie wiem. Ale dobra, to robimy sobie wspólną fotę. Okej. Można iść z moją siostrą? No pewnie. Super, bardzo proszę. Superansko. Bardzo dziękuję. Zobaczka. Piękne włosy. Dzięki, dzięki. Na razie, cześć. Lecimy dalej i szukamy kolejnej osoby. Okej, można? No pewnie. A wyrażacie zgodę na nagrywanie? Pewnie. Jest taka akcja, że dzisiaj prowadzę taki odcinek, w którym daję moim widzom losy. Możecie sobie wylosować jeden los, to przypada tylko na jedną osobę, więc musicie zdecydować, który losuje, bo obydwoje do mnie podeszliście. Rodzeństwo, więc tak. Rodzeństwo, dobra, to możemy się tak umówić. Chodź, wejdź do kadru, bo ciebie nie powinien widać. Możemy się tak umówić, że jeżeli ten los przypadnie któremuś z was, to zrobimy to po prostu dla was obu. Dobra? Błagam, żeby to był proszę obiad jakiś, bo jestem mega głodna. Przyjażdżka autem. Oczywiście, jeżeli chcecie, to mogę was gdzieś zabrać. Tak? No to dobra, to podjadę was, tylko czekajcie, ja mam zaparkowane gdzieś właśnie z drugiej strony. Dobra, to musimy iść tam. Ja jestem dobrym kierowcą, gwarantuję. Mam nadzieję, że się nic nie stanie po drodze. A ile macie lat, powiedzcie? Spróbuj, tak mówię, trochę spróbuj zgadnąć. Mój wiek. Twój? Tak, nie uda ci się. Nie uda? Nie uda się. 14? 20. Nie. Tak. Tak, mogę ci poza kamerą pokazać to, jeżeli nie wierzysz. Serio, ale mi też zawsze dają, teraz już się wiesz, mocniej maluję, ale kiedyś też mi tam mówili, że jest 16 lat, a ja mam teraz 24, więc jest trochę większa różnica. Właśnie. Dobra, mój autko nie trzeba długo szukać. Tak, różowe. Mój największy błąd życiowy, nie wziąłem GoPro, nie będę mieć waszej reakcji z przodu, ale mam nadzieję, że Dave będzie nadganiał nad waszą reakcją. Ja nie jestem, wiecie, Karolem, ja nie mam szybkiej fury. Na pewno z trąby albo Karol Alta bylibyście bardziej usatysfakcjonowani, no ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić. A my wcześniej widzieliśmy właśnie, że tu dziewczynek, zwłaszcza szedł za kimś i zastanawialiśmy się, kto to jest. A macie jakieś pytanka odnośnie właśnie naszego domu albo jakiekolwiek, które chcielibyście zdać? Ja mam takie jedno do ciebie. Dawaj, dawaj. Czy będziesz dalej nagrywała Lumberzy versus Cieszywko? Będę i w ogóle to jest śmieszne, że ten temat się strasznie przewija, że ludzie bardzo chcą to oglądać. Ja się zastanawiam dlaczego i dlaczego w ogóle ta seria została tak bardzo przychylnie odebrana, bo to był taki przypadek w sumie, że nagrałam ten lumpek z sieciówka. Widzę cię tutaj w lustrze, więc będę tak sobie do ciebie gadać. A jakie filmy, Karola, najbardziej lubicie? Chowany chyba jest najlepszą serią, generalnie od całej ekipy u was. Serio? Właśnie tak. Ten Chowany tak się przyjął, tak jak w ogóle Mafia też się super przyjęła. Mafia to Mafia świetna. Też jest. No właśnie Mafia, Chowany i w ogóle to było mega spoko. Właśnie takie gry, jak jesteście większą ekipą, nie sam Karol, się bardzo przyjemnie ogląda. Tak? Tak, całe właśnie tego odcinki z całą ekipą. No on serio, wszędzie jest i jest na przykład imprezka i Majka się nudzi i od razu zasypia, nie? A to też jest umiejętność tak zasnąć. Ja tak nie umiem. Serio, nawet jak jedziemy w 10 godzin autem, to ja nie zasnę w tym samochodzie. Chyba, że już będę naprawdę zmęczona, to wam Monia potwierdzi, że jak już jest serio, jestem mega zmęczona, to już zasnę w tym samochodzie. No, jeżeli chcesz taką ciekawostkę, no to żeby zasypiać, wystarczy też liczyć oddechy i być w ciszy. Serio? Tak. I co? I mam... To jest bardzo powodujące, żeby zasypiać. O kurde.
Nie sprawdzę za kierownicą, proszę. No dobra, teraz nie sprawdzam. Jak się ze mną jeździ? Dobrze. Lepiej niż ze mną. Tak? Ale wypadków jeszcze nie było, więc... Nie było? Oj tak, to jeszcze nie było. Wyobraźcie sobie, że miałam jeden wypadek w życiu, który był spowodowany nie z mojej winy, ja tylko stałam na skrzyżowaniu. Serio, nie wiem jakiego trzeba mieć pecha, żeby stać na skrzyżowaniu i żeby dwie auta w ciebie wjechały. I wyobraźcie sobie, że stałam na skrzyżowaniu i nagle dwa auta ze sobą się zderzyły i tak czołowo na mnie wleciały. No to już musi być pech. Trzeba mieć pecha, naprawdę, i szczególnie, że ich auta miały mniejsze uszkodzenia niż moje. Serio, ale dobrze, nie jadamy maczku, sobie zjemy jakieś kryteczki. Co wy chcecie? Mini. Ja nic, dzięki, naprawdę. No co wy, normalnie zjemy coś. Przed chwilą jedliśmy. Dobra, kieszelody nawet. Frytasy? David, frytasy? Frytasy, nie? Dzień dobry, tam ty, wy też co chcecie? Ja nic, naprawdę. No weźcie sobie coś. Naprawdę nie chcę. I to tak, trzy razy duże frytki i dwa razy będą zakręcane frytasy. To może lody. I pięć razy McFlurry Caramel KitKat. To wszystko, dziękuję bardzo. Tak domek i ty też zwiedzić byłoby spoko. Ta dziewczynka się tak ucieszyła, że serio, ona tak skakała z radości, bo w ogóle to było tak, że ja wyszłam dopiero z auta i rozpoczęłam ten challenge i ona nagle do mnie przyszła i mówi, że dzisiaj mamy taki challenge, a miałam nadzieję, że ktoś, kto wylosuje ten dom ekipy, będzie ostatni. Wiecie, o co chodzi, żeby już sobie zapełnić ten film, a potem taką główną nagrodę mieć na końcu. A ona była pierwsza i losowała ten dom ekipy, tak się cieszyła. Smacznego życzę. Smacznego. Ja też to jadę. Nie zabiliście się, ja też nie, mam nie. Takie uf, nic wam się nie stało, więc git. Tak, spokojnie, jeszcze żyjemy. Żyjecie jeszcze, co? Fajnie, bardzo się cieszę w ogóle, że zgodziliście się na tą przyjaźdźkę i mieliście taką kalnię. Dzięki bardzo za przyjaźdźkę. Dzięki bardzo. Dzięki. Chcecie panią taką ochotę? Nie, zrobiliśmy już. Tak, robiliśmy. Zrobiliśmy. Dobra, no to dzięki, cześć. Bardzo mi się to podoba i jak najbardziej na plus McDonald's, że idziesz coraz bardziej w stronę ekologii. Już to mówiłam na swoich social mediach, mówiłam to już na Instagramie. Bardzo mi się podoba, że jest papierowy kubeczek. Wiadomo, że McDonald's nie jest idealny, bo jeszcze zobaczcie, ta łyżeczka jest plastikowa. Ale mimo wszystko coraz bardziej się zmienia i ja to szanuję, serio. Dzwonimy do Martyny, która wygrała los do domu ekipy i musimy też uzyskać zgodę jej mamy, bo tak naprawdę ona jest pewnie nieletnia i musimy też się dowiedzieć, czy jej rodzice wyrażają zgodę na to, żebyśmy mogli ją zabrać do domu ekipy tak naprawdę. Cześć, z tej strony Weronika. Wiesz co, potrzebujemy zgodę twoich rodziców, żebyś mogła pojechać do domu ekipy. Masz gdzieś ich obok siebie? Zdjęcie? No jasne, możesz, prędko. A chcesz wystąpić na moim filmie? No mogę. Bo nagrywam dzisiaj taki odcinek, w którym możesz wylosować sobie jeden los i dowolnie, może się trochę podpowiem. Jedna dziewczynka już wylosowała wizytę w domu ekipy, jeden chłopiec wylosował przyjaźdźkę, wspólne zakupy itd., itd. To, co nam zostało, jeszcze jest interesujące, ale są jeszcze trzy losy, więc możesz wylosować, co tam chcesz. Uwaga, uwaga. Dobra. Co tam masz? Nagranie na Instagrama, dobra? W takim razie, wolisz, żebym nagrała się na twoim Instagramie, czy z tobą nagrała Instastory na twoje? Na swoje. Na swoje, dobra? I to Instastory puszczę w trakcie publikacji odcinka, dobra? Zobaczcie, kogo spotkałam, gdzie nagrywałam odcinek razem z widzami i z tego właśnie pudełka mogliśmy coś wylosować. A ten co by wylosował? Nagranie na Instastory. Nagranie na Instastory, także pozdrow. Możesz pozdrowić moich fanów albo kogokolwiek chcesz. Dawaj. Pozdrawiam kolegów i przyjaciół. Dobra, no i takie pozdrowienia to ja szanuję. Superancko. I to Instastory się pojawi dopiero jak film będzie opublikowany, dobra? Super, dzięki bardzo za twój los. Monia, czy to jest mój komplet? Tak? Proszę bardzo, o Boże, ale się nie wyglądasz. Cześć. Ale bosko, pierwszy raz widzę kogokolwiek w tym komplecie. A wiesz, jaka jest obczajka tutaj? Tak? Każdy raz. No, wszyscy się patrzą. Ale super. Czasami ty się przybierasz tą perukę w ciemnych włosach, to może pomyślą, że... Ale ekstra, super. Mogę z tobą zdjęcie sobie zrobić? No, pewnie. Jak fajnie, ekstra. Super. A w ogóle dzisiaj nagrywam taki odcinek i w ogóle super, że cię spotkałam, bo nagrywam taki odcinek, w którym... Moi widzowie losują jakikolwiek los, który mogą spędzić jakkolwiek ze mną czas. I jeden z tych losów jest całkiem fajny, bo już dużo fajnych wylosowań na tę wizytę w domu ekipy albo w ogóle. Więc jeżeli chcesz oczywiście, to możesz coś wylosować. Dobra, no oczywiście. Dobra. To ja mam czytać? Dobra. Zaproszenie do odcinka. Zaproszenie do odcinka. Jeżeli tylko chcesz, możesz ze mną nagrać odcinek. Dobra, oczywiście, cieszę się bardzo. Tak? To no, musimy wziąć od ciebie kontakt i nagramy i się umówimy i nagramy jakiś wspólny odcinek. Dobra. Jezu, ale super, jeszcze się tak dodatkowo cieszę, bo masz mój kontakt. Mogę ci nagrać na Instastory też? No,
Ekstra. Superancko, to bardzo się cieszę, że się zobaczyłyśmy i w takim razie będę do Ciebie pisać i będziemy w kontakcie, dobra? Super, ekstra wyglądasz, dzięki. Mega się cieszę, bo akurat to jest dziewczyna, która ma na sobie rzeczy z mojego sklepu, więc w ogóle sztos totalny. I też fajnie się trafiło, że akurat ona wylosowała zaproszenie do odcinka. Czy z nią nagram kolejny odcinek. To było troszkę tak, że ja ją wyłapałam z tego tłumu, trochę tak, ale mimo wszystko było warto, bo ja pierwszy raz zobaczyłam w ogóle kogoś ubraną tak na żywo w moim komplecie z You Are My Wifi, więc ogólnie sztos. O, tu już dziewczynka na mnie czeka. Dobra, to już sobie chyba podaruję ten ostatni raz. Ekstra. Cześć. I jak, podasz mi swój numer do swojej mamy? To ja. To jest twoja mama? Tak. Tak, tak na pewno, a wyraża pani... Mogę dochód podać. Tak? Nie no, nie trzeba, ale czy wyraża pani zgodę, że myśmy ją wzięli do domu ekipy? Na pewno? Tak, tak, na pewno. Tak? Jak pani woli, to może pani też również pojechać z nami, jeżeli żeby nie było żadnych zmartwień, coś tam z tyłu. Tak, a można prosić, żeby... No, oczywiście, tak? My ją odwieziemy. Dobra. Pojedziemy tam, będziemy za jakieś 20 minutek dobra, i odwieziemy ją tutaj z powrotem. Dobrze, a możemy do pani kontakt, żeby nie mieć jakichś zmartwień, jakby się cośkolwiek tam. Dobra, mamy kontakt od mamy, mama wyraziła zgodę, więc jedziemy, zabieramy dziewczyny. Fajnie, został mi tylko jeszcze jeden los, ale już stwierdziłam, dobra, to już nie jeden los będzie już na kolejny odcinek, także zostawiacie łapki w górę, a będzie takich filmów więcej. A ja zabieram dziewczyny teraz do domu ekipy i zobaczymy, zaraz nagramy waszą reakcję, jak już będziecie pod domem. Jesteście ciekawe, jak to wygląda? Tak, tak, bardzo. Dziewczyny mi przed chwilą powiedziały, że ich największe marzenie się spełniło, bo chciałyście mnie spotkać, tak? Tak. Ale słodziaki. Nie gwarantuję wam, że będziemy mieć najczyściej na świecie, bo u nas nagrywki cały czas trwają, no ale są wszyscy w domu, więc zobaczycie. Proszę blokować! Siemka, poznajcie na moje obserwatorki, bo właśnie dzisiaj przyjechały do domu ekipy na chwilę. Cześć. Siema! Cześć. Cześć, ja jestem Mateusz. Hejo. Jesteście wersówki? Tak. Obserwujecie mnie na Instagramie, czy nie? Na pewno? Na pewno. A subskrybujecie mój kanał? Jeszcze nie. Nie wiedziałeś o tym, co? Cześć. Nie, jest kiedy, jest no cześć, dawaj piątek. Werka, wiesz, że wbiłem 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale? Wpadajcie na mój kanał, tak. Ej, w ogóle Wera, jakie ty masz włosy. Ty wyglądasz teraz jak bomba, na dosłownie. Dzięki, dzięki, patet. Dobra, lecimy, chodźcie. Karol, co ty robisz? No, chodzę. A czemu chodzi ta kuraka? Nie, nie. Ewa. Hej. Chodźcie, wbijajcie. Możecie sobie zostawić tu budki. Tu jest moja szafa, zawsze tu zostawiam. Zaczynając od tego, to tutaj jest najważniejszy centrum naszego domu ekipy, czyli montażowy. No i jeszcze jest tutaj po drodze graciarnia. Zobaczcie, tutaj gromadzą się wszystkie rzeczy związane z odcinkami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest graciarnia, jakieś gry i tak dalej, ale tu się wszystko wkłada to, co jest niepotrzebne ogólnie. Tu mamy kolejny pokój. Przywitajcie się z moimi obserwatorkami. Cześć. 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 Widziałam Cię, Radosław, na story u Karola. Tak, tak. Myślałam, że się posikam. Dekord hydraulika, no. Słaby. To tutaj mamy salon. Tu mamy największy bałagan zawsze, tutaj właśnie jest kuchnia, bo za każdym razem, wiecie, jak chłopaki nagrywają odcinki czy coś, to się szybko gdzieś spieszą i szybko sobie coś jedzą i zawsze rzucają, po to jadą nagrywać, pod koniec wieczorem się to sprząta, ale i tak największy bałagan wszechświata ma patet. To jest pokój pateca. I właśnie dopiero teraz sobie zdałam sprawę, jaki ma bałagan, ale dobra. Tu jest kameleon, on sobie zawsze tutaj chilluje. Jak dużo osób się na niego patrzy, to on się zawsze puszczy. O, zobaczcie, już nas zauważył. No ogólnie tak. On sobie cały dzień tutaj jakoś chodzi i sobie siedzi. To jest pokój mój i Karola. I też są słówki tutaj od Karola, które dostałam i zawsze u nas leżą. Ogólnie wygląda to tak. Mniejsze czy większe niż na filmach? Tak mi się wydaje, że chyba mniejsze. No, chyba mniejsze. Tak, tak mi się wydaje. Tak? Mniejsze niż na filmach? No właśnie, nasz pokój chyba zawsze wydaje się na tych filmikach trochę większy. Zawsze ten salon wydaje się mniejszy na filmach, tak. A większe rzeczywistości i nawet. Tu jest nasza łazienka. Tutaj jest pralnia, tu mam nowe pokazać, ale tu mogę wam pokazać hit hitów, bo tego jeszcze nie było na kanale Karola, ale chłopaki zrobili małego pranka Majkowi, jak go nie było i cały pokój przemalowali mu na zielono. Więc Majka ma teraz cały zielony pokój. No więc Majka ma tutaj trochę zielono. O, i oprócz jak sobie tak tutaj siedzi i chilluje. Co byście chcieli jeszcze zobaczyć tutaj w domu ekipy? O, ale osobę, którą zawsze mogę spotkać w pokoju, jest Mica. Zobaczmy, czy Mica jest. Mówiłam? Mikser, przywitaj się z moimi obserwatorkami. Tutaj przyjechały moje obserwatorki. Hejka. Hej. A tutaj są słynne świnki morskie Marty. Nie będę jej wyciągać, ale mogę wam pokazać, bo tutaj sobie żyją. I najlepsze jest to, że wyobraźcie sobie, Marta zawsze opowiada, że one na siebie kwiczą, ale że się strasznie lubią, czy jak jedna zostaje wyciągnięta, to zawsze tamta zawsze druga już płacze, no. Za nią. O, i widzicie, tutaj jest jedna, co siedzi tutaj.
A druga chyba w domku, no? Druga tutaj w domku siedzi. Teraz tylko są cicho, bo przed chwilą miały porę karmienia, więc aha, są grzeczne tak? teraz. Ale ja przez to, że Marta mi kiedyś pokazała, że mają tutaj taką skrytkę. Czekajcie, zobaczę, czy to działa. Marta mi pokazała, że tutaj w tej szafce mają jedzenie i zawsze jak się dotknie tą szafkę, to one zaraz piszczą. Tak, to jest taki trik na piszczenie świnek morskich. Słyszycie? A czas. Marta ma taki nietypowy typ, znaczy ma taki swój typ chodzenia, że za każdym razem jak idzie, to tak posuwa po podłodze kapciami, nie? No i za każdym razem jak idzie, to one też słyszą i już reagują i wiecie, też wydają dźwięki, jakby ją wołały. Za każdym razem jak Marta na przykład idzie po schodach, to wyobraźcie sobie, że one mamy słodziaczek. A to jest Martusia? Nie, to jest Mikusia. Mikusia? Ja ich nie odróżniam. Wiem, Martusi tak... nie biorę, bo ona mi się nawet nie da chyba. I ona jest chyba większa, nie? Tak. Ale jak ona sobie siedzi, bo na przykład chomiczek na dusi to już spiernicza. On tak przechodzi, że on taki robi taki sprint, żeby od razu go odłożyć, to robi tak. I co, podoba wam się u nas z domu ekipy? Bardzo. Bardzo? No i to by było na tyle z domu ekipy. Coś chciałobyście jeszcze zobaczyć? Nie, chyba już nie. Chyba nie? Tak? Tak. Wy już macie dużo wrażeń, co szczególnie jak zobaczyliście ciągającego się Karola razem. Możemy sobie zrobić, jak chcecie, jeszcze wspólne zdjęcie w domu ekipy. Chcecie? Tak. Na przykład przylecie czy coś? A jak myślicie? Monia z Patecem się zejdą, czy nie? Tak. Tak. Jeśli do mnie osób pisze na przykład siebie sam wiadomość, ile mam gdzieś zdjęcie z chłopakiem albo cokolwiek, wysyłają mi na przykład jego Instagrama i mówią zerwij z nim, powinnaś być z Pateckim, ja was shipuję i cały czas dostaję takie wiadomości, serio. No, ale ogólnie Monia ma chłopaka, więc może być słabo. No jasne, jasne. Zawsze tutaj, ślej się w moim biurze. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. No. Dziękuję. Rzadko ktoś, wiecie, odwiedza to biuro. To już jest tyle wizyty w domu ekipy. Dziewczyny zwiedziły cały dom. Zrobiły sobie zdjęcie z Łukiem. Chłopaki szybko pojechali, więc nie mieli okazji sobie z nim zrobić zdjęcie, ale nawet ja zrobiłam sobie z nimi fotkę. O właśnie tą, którą widzicie. Teraz odwołuję dziewczyny bezpiecznie do galerii, bo tam już czeka na nich mama. Dziewczyny po drodze podsunęły mi fajny pomysł na film. Powiedzcie dziewczyny do kamery, powiedzcie. Chodzi o to w tym, że... na ślepo. Tak, że na ślepo muszą być jakby dwie osoby. I jedna osoba musi mieć zamknięte oczy albo jakąś maskę na twarz czy coś takiego. I jedna drugą jakby oprowadza po sklepie i tak podprowadza pod jakieś właśnie rzeczy ubrania. I wybiera sobie i później to ubiera. Tak na ślepo jakby trzeba... trzeba wybrać sobie stylizację nawzajem na ślepo. Tak, tak. I potem ale to kozak. Ubieramy i wychodzi jakaś taka stylizacja. Że albo śmieszna, albo coś do siebie nie pasuje, tak. Albo czasami się uda. Mega fajny pomysł, dajcie mi znać, tak. Czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na moim kanale. Oddaję całe i zdrowe. Bardzo, dziękujemy. Dzień dobry. Cześć. Pa. Słodziaki, co? I zobaczcie, teraz będzie cała relacja, już zdają relację tam. Okej, odcineczek nagrany, zaraz się pożegnam, ale najpierw jeszcze muszę kupić bezę. Zobaczcie, uwielbiam tą bezę. Szczególnie z truskawkami i z borówkami, jest boska. Na tyle dzisiejszego odcinka. Mega się cieszę, ponieważ uwielbiam takie odcinki, w których widać moją relację z moimi widzami. Relację z Teamsówki. A jeżeli wy jesteście w Teamsówki, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, aby było takich filmów jeszcze więcej. Może właśnie wy będziecie mieć okazję tutaj przyjechać do domu ekipy albo wylosować inną aktywność razem ze mną. Oczywiście nie zapominajcie również o subskrypcji mojego kanału. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy ja się rozwijam i jest tych moich Teamsówki jeszcze więcej. Także klikajcie w ten przycisk i będziecie na bieżąco z każdym filmem. A ja się już z wami żegnam. Oczywiście wbijajcie na mój Instagram, a ja się już z wami żegnam do kolejnych filmów. Cześć!